Witajcie w kolejnym odcineczku. Ostatnio akumuluję sporo różnych rzeczy z pojemników na papier. Są to różne książki dla dzieci. Dla dzieci, dla dorosłych. Ciekawe, mniej ciekawe, bardziej ciekawe. Gry różnego rodzaju. I tutaj mam troszkę różnych takich rzeczy. Nie wiem, ile to jest warte. Czy kompletne, czy niekompletne. Instrukcja jest, plansza jest. Można grać, panie. Kurwa, ale mam przypał. Przez ostatnie pół roku, ja pierdolę, mówię wam. Człowiek jest taki wkurwiony na te różne sprawy. Przypał dzisiejszy polega na tym, że miałem taki zegarek stary Glas Hitte, to już rodzinny taki, pamiątka rodzinna taka, dosyć stara, z lat 60. I on coś nie domagał, to znaczy no, będąc w szkole średniej, nosiłem go. Przez jakiś czas chodził, dobrze, ok, wszystko git. Ale przestał. I wtedy w latach 90. dałem go do zegarmistrza jednego. I coś tam podgiął, że kotwica krzywa, coś tam podgiął, że niby ok, nie, ale części nie miał, nie? Wiadomo, jak to jest. Części nie miał, nie naprawił. Później w Szczecinie byłem w latach 90. Zaniosłem. Chciałem pójść tego dać do naprawy zegarmistrza, ale powiedzieli, że to będzie wyniesie 50 zł, bo czegoś tam nie ma, brakuje. I nie stać mnie było wtedy na naprawę i nie dałem do naprawy tam w tym Szczecinie. Później za parę lat, pod koniec lat 90. dałem tu do naprawy w Kołobrzegu do jednego z zegarmistrzy. Niestety, kurde, nie było mnie wtedy w Kołobrzegu i odebrał go ktoś inny od tego zegarmistrza. Ja przyjeżdżam do domu, kurde, pytam się, jak tam byłeś po zegarek. Tam byłem, tutaj jest, na półce leży. Proszę bardzo. Idę, patrzę, kurwa, nie ten zegarek. What the fuck? O co tu chodzi? Nie ten zegarek dali. To co dali? Naprawa przez wymianę? Dali oczywiście inny, mniejszy, mniej prestiżowy niż tamten. Tamten był ekstra, taki wiecie. Busola tak zwana, taka tradycyjna. Bardziej jak to było takie bardziej kwadratowe, już takie nowoczesne bardziej. I mniejsze, bardziej pod damski podpasowywał. Poszliśmy do tego kurwa zegarmistrza tam się wykłócać. Facet go mówi, że nie miał części, że się dogadał tutaj z panem, z ojcem, że się dogadał, że to, że da ten drugi, że się pan zgodził. I kurde, awantura była, on mówi, że ja proszę mi, mówię, że proszę mi oddać tamten, ja nie chcę tego, proszę mi tamten oddać, ale ja mam tamten już rozebrałem go, zdążyłem już go rozebrać na części. Kurwa, zdążył go rozebrać na części. No i co, zabrałem tamten zegarek, ten rozebrany, popsuty. Tamten na zamianę kazał sobie zostawić. No i tak minęło 20 parę lat. Postanowiłem go dać do naprawy i teraz dałem go w październiku tutaj do innego zegarmistrza. I kurde, minęło. Już od października ile jest? Koniec stycznia. Raz byłem w listopadzie, raz w grudniu. Nie ma.
Zajęty, bardzo zajęty. Cały czas przychodzą, cały czas coś. To nie ma kiedy, nie ma kiedy. Naprawia. On naprawia, lubi tak po południu naprawiać. Przychodzi wieczorem, ją wtedy wieczorem siedzi, tak to robi. I tak byłem z 5 razy, różne wytłumaczenia gościu miał, różne, różniaste. I kurde, pod koniec roku byłem, jeszcze przed Nowym Rokiem, i się go pytam, kiedy to będzie. On powiedział, że no będzie, no zrobi, że musi przyjść po południu, wieczorem. Pierdolił mi jakieś głupoty. Później po Nowym Roku, jeszcze zaraz, zaraz po Nowym Roku poszedłem znowu. Raz. No, że zrobi, że zrobi. Będzie trzech króli, sześciu króli będzie. To on zrobił, się weźmie, będzie miał ten święto, jest, to on weźmie, zrobi. Weźmie się za to. Później za 2 tygodnie przychodzę, nie ma, niezrobione. No nie ma, no nie ma, nie ma kiedy, no nie ma co ręce włożyć. No ten leży, tu Atlantik jeszcze czeka, no tamto, to niezrobione. I za tydzień, no ja lubię, jak ktoś mi tak, taką presję wywiera, to ja wtedy wiem, że mam zrobić. I no to dobra, to będę za tydzień. No niech pan pyta, niech pan pyta. Przychodzi. Przychodzę za tydzień znowu. Nie ma, no nie ma, nie zrobiłem. No nie mam czasu. To kiedy będzie? No za tydzień. Przychodzę znowu za tydzień. Już chyba w tym roku, w styczniu, to już chyba 4 razy byłem. Znowu nie ma. Znowu nie. No kiedy? No to poniedziałek byłem teraz. Jest dzisiaj piątek. Poniedziałek byłem. No znowu niezrobione. Widzę, leży na biurku, a poprzednim razem mówił, że już ma rozgrzebane, że już części znalazł, że już poszukał. A widzę, że mówił wcześniej, że ma rozgrzebany. Już ma rozebrany, rozgrzebany. A widzę na biurku, że leży. Wcale nie rozgrzebany, więc kłamał, skurwysyn. I no, teraz już byłem w poniedziałek, dalej leżał na biurku nieruszony i mówię, że to kiedy będzie? A co, no śpieszy się panu? Nie, po prostu jest już za długo. No ile tu mam tych dni tutaj? No, poniedziałek, wtorek, no w piątek, niech pan przyjdzie w piątek. Dzisiaj jest piątek, byłem w piątek. Dzisiaj właśnie. No, już jest, już mam wyczyszczone, już mam wyczyszczone. Jutro, tak do 13. I co? Będzie czy nie będzie? Kurwa, dowiecie się w następnym odcinku, czy będzie czy nie będzie. Ja nie jestem wcale tego taki pewien. Uważam, że nie będzie. Będzie ściemniał gościu, teraz będzie w chuja ciął. Nie będzie chciał go oddać. I to rok czasu minie i tyle. W każdym razie pójdę jutro, włączę nagrywanie telefonem, będę nagrywał to, co on pierdoli. Bo już mam tego dosyć. Nie mam ani żadnego kwitu, że wziął go do naprawy, ani nic. A taki patrzyłem, podobne 700 na Oliksie kosztuje. No i tak to wygląda z takimi kurwa mechanikami.